Zielona Góra lat wyróżnia się spośród innych miast swoją zielenią, czystością i pięknem. Jednak nie zawsze było tu aż tak wspaniale. Jeszcze niedawno w naszym mieście nie było tylu pięknych ulic, budynków czy odnowionych kamienic. Na przestrzeni ostatnich lat mogliśmy zaobserwować odrodzenie tradycji winiarskich i spory wzrost zainteresowania winobraniem, które także zmieniło się nie do poznania. Na pewno już, jakby to powiedzieć, palmiarnia absolutnie jest, jakby to powiedzieć, taka już na poziomie wysokim i wszystko tam jest. To jest piękne, to nie było tak. Tam parę drzew było, teraz jest pięknie, już teraz bardzo. Chodziliśmy to tak, no nie było tego komfortu, tak. Teraz nas nawet, jak ja w tym chórze jestem, to tam parę razy byliśmy zapraszani do śpiewów tam. Występy mieliśmy z palmiarni. Poza tym ulice jakie, no ja pamiętam ulice jakie były, Boże kochany, no gdzie, i tu. To dojeżdżałam z Nitkowa do WZGS-u, tu którędy biegłam bokami. A tutaj już wszystko naprawdę jest tak, jakby to powiedzieć, w miarę jedzenia wzrasta apetyt i w miarę możliwości się nasi zielonogórzanie, bo ja pamiętam Kubickiego, naszego prezydenta, tak. No to i chwała jemu, bo tyle budynków powstało, drogi piękne już i ogrodzenia wszędzie, gdzie trzeba było, tu krzaki były takie jeszcze, nie wszystko takie ukwiecone. Poza tym tutaj, tu, gdzie tu była ulica, tutaj Bociania, Łabędzia, nie było tego osiedla, absolutnie. Jak były pochody winobraniowe, to zawsze nas zapraszali, najpierw na tańce koło ratusza, a potem szliśmy już z pochodem tym winobraniowym przez miasto, przez Zieloną Górę. Śpiewałyśmy, tańczyłyśmy, niektóre, było nas cały, było nas chyba 18, tak, to i jedni szli z jednej strony, drudzy z drugiej. I potem już między ludzi szliśmy tacy w tych strojach i cztery tu śpiewało, tu cztery tam. Ale mam jeszcze taki smutek, że dużo rzeczy zlikwidowano, troszeczkę takich historycznych, ale być może to się musiało tak stać, w związku z tym, że jedne troszeczkę musiały być zrujnowane albo przerobione na coś nowego. I te nowe bardzo jakoś funkcjonuje i podoba się nasza Zielona Góra, ozieleniona, zielona jak była mniej, a teraz już cała taka nasza kochana Zielona Góra i drogi. I no przecież gdyby tu, gdzie ja się tu wybudowała, ja z pracy. Ale dali nam taką możliwość. A winobranie to już było coś pięknego. Myśmy szły i śpiewały. No i w prawie wszystkie winobrania brałyśmy udział jako jakby to powiedzieć, zespół z WZGS-u. Samopomocy chłopskiej. Poprzez to, że w okolicach Zielonej Góry powstało co najmniej kilkanaście winnic różnej wielkości. Mniejsze, większe to są winnice, ale część z nich już są to winnice profesjonalne, towarowe, które po prostu utrzymują się z produkcji wina. I poprzez takie zjawisko nastąpiło odrodzenie tradycji winiarskich, czyli odrodzenie tego zjawiska, że wielu mieszkańców danej Zielonej Góry utrzymywało się po prostu z produkcji wina, z uprawy winnic. Ponieważ część winiarzy sam przerabiali swoje owoce na wino, a część po prostu sprzedawało tylko owoce po to, żeby mieć dodatkowe źródło dochodu. Mamy tutaj miniaturę tak zwanego Weinschlossu, czyli największej w swoim czasie restauracji winiarskiej w mieście, którą mieszkańcy właśnie ochrzcili zamkiem wina Weinschlossem, ponieważ był to budynek bardzo okazały i reprezentacyjny.
był miejscem tak zwanym, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, modnym. Tam po prostu wypadało bywać, wypadało tam zaprosić swoich gości, aby usiąść nad kielichem zielonogórskiego wina. A niestety obecnie ten budynek jest po prostu zdewastowany. To jest taki, można powiedzieć, co rodzaj kamienicy czynszowej. Przeszedł w prywatne ręce, uległ licznym przebudowom i już nie przypomina niestety tego domku winiarza, tego klasycznego domku winiarza winiarskiego. W tym roku miasto Zielona Góra obchodzi 70 lat Polski i Zielonej Góry, bo jak wiadomo, tuż po wojnie, w 1945 roku ziemie zachodnie zostały przyłączone do Polski, no a miasto Zielona Góra, miasto, które się nazywało Grimberg, otrzymało polską nazwę Zielona Góra. No i dopiero od czerwca 1945 roku do Zielonej Góry zaczęła napływać polska ludność. Wiele ludzi, którzy już osiedlili się w Zielonej Górze, trudnili się właśnie winiarstwem. Jedni musieli uprawiać winogrona, a potem wiadomo, zbierać te owoce, oddawać to do fabryki, no i przetwarzać na wino. Zostałyśmy przyjęte z koleżanką, byłyśmy dwie najmłodsze tam dziewczyny, no i musiałyśmy pielęgnować winogron. Trzeba było zacząć od pielenia, bo były bardzo zaniedbane winnice, zarośnięte, trzeba było wszystkie chwasty usunąć, poprzycinać sekatorem, żeby tego powiązać. No, to były pierwsze prace. To, nie miałyśmy nawet ubioru, bo nie było, tylko fartuszki takie kolorowe każda sobie założyła, żeby jakąś ochronę mieć. No i tak przez okres letni to trzeba było pielęgnować, gdzie za dużo było winogrona. Trzeba było takie dzikie, puste obłamywać, przeplatać. A później, jak już się zawiązywało takie większe grono, to opryskiwaliśmy. Mieliśmy takie butle, no jak teraz straż pożarna ma do gaszenia takie, co stoją duże. To te butle braliśmy na ramiona, miały szelki, miały do tego wężyk i taką rurkę z opryskaczem. Szło się i pryskał każdy krzaczek. Aż wszystko się opryskało, no i potem na nowo pielęgnacja następnej winnicy, bo było ich bardzo dużo. Między innymi mój wujek jeździł takimi dwoma końmi, takimi ciężkie, jak to mówią, pociągowe były. I na platformę taką tę skrzynię układał i wiózł do winiarni. Któregoś roku właśnie z takich dużych, bo to był teren górzysty, takie duża góra była, wujek zszedł, bo siedział na koźle, zszedł, złapał za dyszel i chciał koniom pomóc, żeby szybko nie jechał ten wóz na dół. I się przewrócił koń na niego i konie z wujkiem. I tak skończył życie. Tragicznie. No ja pracowałam jeszcze jeden sezon, to wszystko od nowa. No dostawałyśmy. Wszyscy dostawali deputat winny, 5 butelek wina przy wypłacie naszego wina wyprodukowanego. Ja widzę ogromną różnicę w obchodach święta winobrania w Zielonej Górze z dni dzisiejszych, rok, dwa, pięć do tyłu, a te winobrania, które obchodzone były tuż po wojnie, w latach 40. czy nawet pierwszych 50. Wówczas bardzo dużo przyjeżdżało gości, rodziny, do rodzin. Tak. Rodziny zapraszały, powiedzmy, no bo wiadomo, jakby moja rodzina gdzieś tam w Gdańsku, tak, i w Olsztynie i gdzieś tam, prawda, zapraszaliśmy, powiedzmy, w jednym roku ci przyjeżdżali, w drugim roku inni przyjeżdżali i wszyscy wychodziliśmy, jakby korowód popatrzeć, powiedzmy, pobawić się. Wszędzie były potańcówki, wszędzie na Placu Sowieckim grała orkiestra i można było tańczyć, powiedzmy, przy ratuszu grała orkiestra, można było tańczyć i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj tego nie ma. Nie. Czy to jest dobre, czy nie, nie wiem. To były zupełnie inne czasy.
bo trudno, nie da się porównać, powiedzmy, tych lat powojennych do obecnych lat, bo i sama Zielona Góra, dzisiaj Zielona Góra jest 6. miastem pod względem wielkości, powiedzmy, w Polsce. Wtedy była malutka Zielona Góra powiatowa, Miścina i to winobranie. Takich rzeczy się nie praktykuje, ale w tamtych latach było coś takiego, jeśli zobaczyło się, czy młodzież, czy starszych ludzi już dobrze napitych, powiedzmy sobie, tak jest, i którzy zakłócali spokój. Milicja wówczas zabierała tych ludzi obok ciężarowy samochód, do tego samochodu, wywozili gdzieś 7-8 do 10 kilometrów za miasto, wszystkich wysadzali, przyszli samochód na pusto wracał, a oni jak wrócili, to na pewno już wycześwili. No. Takie coś było kiedyś, prawda? To są autentyczne fakty. No, dzisiaj takich rzeczy się nie praktykuje. Tak, może też to było, że bardzo dużo było właśnie takich potańcówek. Młodzież to cieszyło, bo tam gdzie, w tej chwili, gdzie sąd jest, tam było cementem wylana taka podłoga duża. Wszystko się bawiło, i młodzi, i starsi. Jaka tam orkiestra była, to była, ale każdy tam poszedł i potańczył. Po prostu były takie skupiska, gdzie ludzie bawili się, na wesoło było. W hali ludowej na Wrocławskiej, tak, prawda? Tak. Tu już nie ma, śladu już nie ma. Przed halą pod zdrowieniem. Także bardzo dużo było. No, w tamtym czasie jeszcze też, powiedzmy, ta otoczka była inna. Wszystkie zakłady pracy, no wszystkie prawie, organizowały, powiedzmy, różnego rodzaju zabawy, potańcówki, one się tak nazywały, potańcówki, powiedzmy, i dlatego bardzo dużo mieszkańców Zielonej Góry po prostu się w tym czasie bawiło. Historia naszego miasta bezpośrednio związana jest z winiarstwem. To właśnie tutaj rozpowszechniono produkcję wina na całą Polskę. Wraz z biegiem lat nasze miasto zaczęło rozkwitać. Z małego miasteczka rozwinęliśmy się w 6. największe miasto w Polsce. Jestem dumny, że mogę mieszkać w mieście z taką piękną historią.